Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W studiu gościem popołudniowego programu Radia Sud jest wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Witam, panie marszałku. Kłaniam się, dzień dobry. Panie marszałku, niebawem otwarcie inwestycji związanej z przedszkolem w Łęce Opatowskiej, dofinansowanie z programu WRPO, a więc ze środków województwa wielkopolskiego. Zresztą tych inwestycji, które wspierane są z Urzędu Marszałkowskiego w powiecie kępińskim, ostrzeszowskim, jest sporo. Jest bardzo dużo. No, przykład Łęki Opatowskiej jest jednym z wielu i bardzo się cieszę, że te środki na taki cel są przeznaczone i dobrze wykorzystane. Także gratuluję tutaj władzom gminy, panu wójtowi Adamowi Kopisowi, bo gmina Łęka Opatowska jest z całą pewnością jedną z aktywniejszych, która się na tym tle wyróżnia, ale przecież nie tak dawno, w ubiegłym roku, otwieraliśmy obiekt również podobny w Bralinie, zupełnie niedawno w Kraszewicach, to już powiat ostrzeszowski. W niedzielę było otwierane przedszkole w Doruchowie, więc widzimy, że tych inwestycji w kierunku edukacji tej przedszkolnej jest bardzo dużo, ale przecież to nie jedyne pieniądze, bo można by było jeszcze wymieniać ich bardzo dużo. Bo rewitalizacja właśnie synagogi i parku w samym Kępnie, olbrzymie pieniądze, około 10 milionów złotych. To są pieniądze, dzięki którym zmieniają się nasze miejscowości, nasze miasta i często władze tych miast i gminy nie byłyby w stanie zrealizować tych zadań z własnego budżetu, więc bez tego wsparcia byłoby trudno, a jestem przekonany, że w każdej gminie powiatu kępińskiego czy ostrzeszowskiego widać te zadania, widać inwestycje. To są często środki i duże, ale jednocześnie te mniejsze również, bo przecież i remont świetlicy wiejskiej w Trzebieniu w gminie Łęka Opatowska, to tak na szybko, co przychodzi mi do głowy, ale przecież również w gminie Kobyla Góra podpisywałem umowy. Można by było wymieniać, ale wczoraj też otwarcie chyba inwestycji drogowej w Grabowie, tak? Pustkowie. Wczoraj otwarcie zadania. Tak, droga wojewódzka 447 Grabów-Pustkowie to jest kolejny etap modernizacji, dlatego że wcześniej, w latach wcześniejszych odbyła się modernizacja na terenie gminy Mikstadt, a wczoraj otworzyliśmy 3-kilometrowy odcinek drogi na terenie gminy Grabów, właśnie Grabów-Pustkowie i Chlewo. Zadanie kosztowało 2 miliony 300 tysięcy złotych. To są środki z budżetu województwa wielkopolskiego, ale w planach mamy modernizację tej drogi od Mikstadtu w kierunku Antonina, żeby już kompleksowo ten temat zakończyć. No i rozpoczęły się prace modernizacyjne na drodze od Grabowa w miejscowości Książenice w kierunku Bukownicy, również na drodze wojewódzkiej. I tych zadań naprawdę na tych drogach realizujemy bardzo dużo, bo chcemy zwiększać bezpieczeństwo na tych drogach. No i cały czas mamy na uwadze drogę 450, a więc z Kalisza przez Grabów do Ruchów Torzeniec w kierunku Wieruszowa. Ale to dopiero jest w naszych zamysłach, ta droga jest w kiepskim stanie, chociaż tam też poprawiamy bezpieczeństwo, bo chociażby budujemy chodniki, tak jak z Grabowa do Grabowa Wójtostwa i dalej w Zamościu w gminie Sieroszewice, więc cały czas te inwestycje z budżetu województwa na terenie powiatu ostrzeszowskiego, ale również kępińskiego realizujemy. To są różne programy pomocowe, nabory z PROW na wodno-kanalizacyjne działania także. Tak jest, to właśnie ogłosiliśmy nabór, to jest bardzo ważna informacja dla samorządowców, dla wójtów i burmistrzów. Nabór jest ogłoszony, a on będzie się odbywał od 11 października. Będzie można składać wnioski na właśnie gospodarkę wodno-ściekową. To są ostatnie pieniądze w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, ale to są też pieniądze, które otrzymaliśmy jako samorząd województwa dodatkowo, więc kilkadziesiąt milionów złotych na ten cel przeznaczymy. Mam nadzieję, że uda się ten konkurs rozstrzygnąć jeszcze w tym roku i w przyszłym roku będzie można już te zadania realizować, także zachęcam bardzo mocno włodarzy gmin i miast, żeby po te środki sięgali, dlatego że wiele tych pieniędzy już z PROW-u wydaliśmy, kolejne umowy wkrótce będę podpisywał na realizację budowy dróg lokalnych również w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, ale to zadanie to jest, czy ten konkurs to jest właściwie ostatnia szansa, żeby można było sięgnąć po środki unijne w tej perspektywie unijnej. Wspieracie też pszczelarzy i to praktycznie sukcesywnie każdego roku. Tak, i to jest bardzo fajny program, który udało nam się wprowadzić. Jesteśmy pierwsi w Polsce, którzy go realizują. W tym roku dołączyło województwo zachodniopomorskie, wzorując się na Wielkopolsce. No i bardzo dobrze, ja zachęcam innych marszałków
marszałków, żeby również po ten program do nas się zgłosili, my udostępnimy. W ubiegłym roku 2 miliony złotych i w tym roku również 2 miliony złotych na zakup węzy pszczelej dla pszczelarzy. To jest jeden program poprawy warunków fitosanitarnych. Natomiast oprócz tego przeznaczamy pieniądze na zakup sadzonek drzew miododajnych i w sumie ubiegły rok i ten rok to jest blisko 2 miliony 600 tysięcy złotych. Również jest wiele gmin z powiatu kępińskiego czy z Krzeszowskiego, które po te pieniądze sięgają, więc rozwiązujemy problem kompleksowo. Widzimy, że trzeba dopomóc pszczelarzom tu i teraz, więc kupujemy węzę, a myśląc perspektywicznie, żeby nie zabrakło nam drzew miododajnych, sadzimy ich coraz więcej w Wielkopolsce. Panie marszałku, pan faktycznie myśli o programach wsparcia, możliwościach dla ogrodów? Tak, jest taki pomysł. On jest na razie w mojej głowie, ale wkrótce będziemy, już właściwie przygotowujemy się do projektu budżetu i chcę zaproponować zarządowi województwa i później sejmikowi, żeby przeznaczyć 2 miliony złotych na wsparcie dla ogrodów działkowych. To jest też wynik naszej sesji, którą kiedyś odbyliśmy, specjalnej, poświęconej ogrodom działkowym. Ta infrastruktura na ogrodach działkowych jest w różnym stanie i trzeba też zadbać o to, żeby te ogrody działkowe się rozwijały, żeby działkowcy również mogli w lepszych warunkach funkcjonować i myślę, że ten program jest bardzo potrzebny. Sprawdziliśmy już, mamy możliwości zgodnie z ustawą przeznaczyć na ten cel pieniądze i będziemy to czynili, wkrótce ten program będziemy ogłaszali. Panie marszałku, dlaczego zdecydował się pan startować do parlamentu? Lista numer 1, PSL, Koalicja Polska, pozycja 24, trzeba było zabiegać o ostatnią pozycję na liście? Nie musiałem zabiegać o ostatnią pozycję, poprosiłem ostatnią pozycję, dlatego że mamy też wspaniałych liderów, którzy są w czołówce, więc dlatego poprosiłem ostatnie. Natomiast jeśli chodzi o fakt startu, to taka decyzja wyniknęła z potrzeby chwili. Jesteśmy w takim momencie, kiedy powinniśmy zadbać o różne sprawy w parlamencie. Mam tu na myśli chociażby służbę zdrowia, jej fatalny stan, szpitale się bardzo mocno zadłużają i to nie tylko szpitale powiatowe, ale również wojewódzkie. W wojewódzkim szpitalu w Kaliszu mamy teraz strajk pracowników i są odwoływane przyjęcia planowe czy zabiegi planowe. To jest dramatyczna sytuacja. Wydłużające się kolejki do specjalistów, to myślę, że każdy, kto udaje się do specjalisty, już to zauważył, że te kolejki się wydłużają. Jest szereg jeszcze innych argumentów, które można było przytaczać, chociażby dyskusja na temat nowej perspektywy unijnej. Trzeba zadbać o odpowiednie środki, żebyśmy mogli znów rozwijać Wielkopolskę. Tak jak mówiłem na początku, mnóstwo środków unijnych trafiło na ten teren, tylko dlatego, że je mieliśmy. No i trzeba zadbać o to, żeby te środki nie ominęły Wielkopolski, bo nawet jak były kiedyś konsultacje również tutaj w Kępnie organizowane, to dowiedzieliśmy się, że wsparcie ma pójść na wschodnią część Polski, a Wielkopolska jest bogata, dobrze wykorzystuje środki, to za to ma być karana, żeby dostała mniej i ma dostać mniej pieniędzy. Na to się nie zgadzamy, bo uważam, że jeżeli dobrze realizujemy programy, dobrze wykorzystujemy pieniądze i widzimy, że rozwijamy nasze miejscowości, to powinniśmy to czynić dalej, a nie możemy się zgodzić na to, żeby przerzucać pieniądze na wschód Polski tylko dlatego, że tam sobie radzą po prostu słabiej. Panie marszałku, pytam tylko dlatego, że samorządowcy, z którymi mam okazję tutaj często w studiu rozmawiać, chwalą sobie współpracę z Urzędem Marszałkowskim, bo dzięki temu oczywiście te ich inwestycje gminne są realizowane. Więc to bardzo miło i wszystkim samorządowcom dziękuję. Ja sobie bardzo chwalę współpracę z wójtami, burmistrzami środków powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego. Czyli w przypadku pana zwycięstwa, bo takim będzie, dostanie się do parlamentu ewentualne, to o te środki będzie już trudno w samorządach? Nie, ja będę starał się zabiegać o to, żeby te środki w ogóle były, więc to trzeba zrobić na poziomie centralnym, żeby one były i żeby one były rozdysponowywane w województwach, a nie znów w centrali, bo chyba z pozycji regionu widać lepiej te potrzeby niż z pozycji Warszawy, a ponieważ ja nie jestem marszałkiem z Poznania, tylko jestem stąd, z południowej Wielkopolski, dlatego często bywam i w powiecie kępińskim i ostrzeszowskim i rozmawiam z wójtami, burmistrzami i z mieszkańcami, to wiem, jakie potrzeby są i jakie problemy trzeba rozwiązywać, więc ja jestem przeciwko centralizacji i przerzucaniu znów tych środków
do Warszawy. Kiedyś już były takie czasy, że dzielono pieniądze z pozycji Warszawy i one nie zawsze trafiały tam, gdzie były takie potrzeby. Teraz z pozycji regionu z całą pewnością one trafiają w odpowiednie miejsca i to myślę, że każdy wójt i burmistrz to potwierdzi, bo właściwie nie ma gminy, która nie skorzystałaby ze środków unijnych. Wie pan, panie marszałku, jaki jest problem? Balansujecie na progu wyborczym. Wczorajszy sondaż pokazuje, że to może być 0,5% w jedną bądź w drugą stronę. Z sondażami jest tak, że one zawsze pokazują, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest niedoszacowane, a później się okazuje, że wchodzimy do parlamentu. Ja pamiętam rok temu do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, jak Głos Wielkopolski przeprowadził sondaż, to mieliśmy 2%, a mamy 7 mandatów i współrządzimy w województwie już od wielu, wielu lat. Myślę, że skutecznie, więc ja... Pan jest trzecią kadencję chyba. Ja jestem już trzecią kadencję w samorządzie województwa, jako radny Sejmiku, no i w zarządzie również, więc takich obaw nie mam. Natomiast przede wszystkim praca. Ja zawsze mówię, że dzień po wyborach trzeba rozpoczynać ciężką pracę i myślę, że to pokazuje, jak ktoś realizuje swoje zobowiązania. Bo czasami jest tak, że ktoś przyjedzie z zewnątrz i później jeździ po swoim okręgu wyborczym, używając GPS-a. Ja nie muszę, ja znam tutaj te miejsca bardzo dobrze, bo jeżdżę po nich nie tylko jako marszałek już od wielu lat, ale jeździłem wcześniej, pracując jako dziennikarz, więc znam te problemy, znam mieszkańców i na pewno do Kępna czy do miejscowości w powiecie kępińskim nie będę jeździł używając GPS-ów, tylko będę przyjeżdżał tak jak do tej pory, żeby wsłuchiwać się w te potrzeby lokalnych społeczności. Panie marszałku, co byłoby sukcesem dla PSL Koalicji Polskiej? Ile mandatów w naszym tutaj regionie? Znaczy, trzeba patrzeć bardzo realnie. Uważam, że 2 mandaty zdobyte w naszym okręgu wyborczym, bo to jest okręg Kalisko-Leszczyński, dokładnie, bardzo duży, 12-mandatowy, to trzeba też podkreślić. Myślę, że to byłoby satysfakcjonujące, bo sondaże też, na które tutaj pan redaktor się powołuje, pokazują to, co pokazują, więc jesteśmy też realistami, ale myślę, że to jest realne, bo tak jak powiedziałem, mamy... A myśli pan, liderów, że pozycja PSL w regionie, tutaj w okręgu, jest mocniejsza niż 4 lata temu? Pozycja Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu, tutaj w subregionie południowej Wielkopolski, jest bardzo wysoka i nasze sondaże czy takie informacje pokazują, że w tym okręgu wyborczym liczymy na kilkunastoprocentowe poparcie. Dziękuję bardzo. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Miłego programu Radio Sud. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radio Sud. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.